Cześć, witam na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj kolejna lalka z serii Masza i Niedźwiedź. Tym razem Masza jest malarzem. Zobaczmy, co jest w środku. Kolejna zabawka z serii Masza i Niedźwiedź. Tym razem Masza jest malarzem, a może po prostu uczennicą na zajęciach plastycznych. To już zależy tylko od Waszej wyobraźni. Zobaczmy, co znajdziemy w zestawie. Wyrażanie swoich uczuć przez sztukę. To jest super metoda. Masza dzisiaj będzie malowała. Tutaj mamy wielki pędzel. Tutaj troszkę mniejszy. Mamy paletę do farb i jeszcze trzy dodatkowe małe wiaderka oraz mały pędzelek. Jest to sztaluga. Masza jest ubrana jak przystało na malarza. Widać na niej wszędzie ślady po farbach. Ma też na głowie beret malarski. Beret niestety przytwierdzony jest na stałe, więc nie możemy go ściągnąć i pobawić się Maszy włosami. Fartuszek się ściąga, ale pod spodem Masza jest naga. Ma też na sobie filcowe buty. Cześć Masza! Cześć Masza! A ty dalej malujesz, ty tylko malujesz i malujesz. Lepiej przyszłabyś do mnie do sali, nauczyłabym cię czegoś pożytecznego. Matematyka to królowa nauk, a malowanie to tylko zabawa. Nieprawda, malowanie to nie tylko zabawa. Malowanie to sztuka, a sztuka jest najważniejsza. Nie kłóćmy się. Obie nasze prace są bardzo ważne. Ty robisz piękne rzeczy, a ja uczę dzieci matematyki. Masza malarz jest wykonana podobnie jak wszystkie lalki z tej serii. Plastik jest dosyć sztywny, chłodny w dotyku. Nie jest to plastik najwyższej jakości. Wykonanie też niestety nie. Widać tutaj, że są nierówności od formy odlewczej. Nie ściąga jej się beret, więc no nie można się pobawić włosami, a dla dziewczynek jest to tak czasami ważne, żeby można było lalkę poczesać, przecież nie będziemy ciągle tylko malować. Mamy dołączone do zestawu elementy, które też są bardzo drobne, wykonane tak standardowo. Zabawka na pewno nadaje się do zabawy, ale nie nadaje się ona dla małych dzieci. Elementy są zbyt małe i stanowią ryzyko zagławienia, więc daję tej zabawce 3 gwiazdki. Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale kochamzabawki.pl.